Jaki dzisiaj mamy dzień? Dzień vloga! Dzień dobry. My jesteśmy dzisiaj w drodze do Katowic, ponieważ stwierdziłam, że jeśli mamy trochę wolnego pomiędzy świętami a Sylwestrem, to trzeba to wykorzystać, gdzieś się wybrać, bo tak to cały czas siedzimy sobie w domku. Święta minęły szybko, jak zwykle, nawet się nie obejrzeliśmy i już było po. Myślę, że u Was tak samo, bo to na ogół właśnie w ten sposób się odbywa, że święta, święta i po świętach, ale mam nadzieję, że Wy też spędziliście te święta w rodzinnym gronie, no i że było przyjemnie, bez kłótni, bo teraz to różnie bywa, no nie? No. Lepiej nie wchodzić na wrażliwe tematy. Ale dzisiaj w tym vlogu mamy dla Was jeszcze losowanie z poprzedniego vloga, które było nagrane już w Wigilię, ale wrzucam Wam to dzisiaj. No i wybierzemy zwycięzcę spośród komentarzy, które napisaliście. Właśnie w internecie znalazłam sobie ten stolik, ale on na każdym zdjęciu wyglądał totalnie inaczej. Na jednym był taki mega ciemny, na jednym jasny. Więc przyjechaliśmy zobaczyć do Lektusa, do showroomu i chyba go weźmiemy, bo jest śliczny i myślę, że będzie nam pasował. A jest idealny. On na każdym zdjęciu wyglądał inaczej. Ale jest trochę taki żółtkawy, nie? Ale kanapę mamy beżowo-szarą. I tu się odbija na ciemno, nie? Mega ładny. Idź po panią się zapytaj. My już po zakupach. I udało nam się kupić ten stolik, który był na ekspozycji. Tym sposobem no, nie musimy na niego czekać, nie musimy czekać na żadną dostawę. Stolik jest już razem z nami tutaj z tyłu w samochodzie. No i jedziemy sobie teraz dalej na zakupy. Myślę, że najpierw Silesia, a później jeszcze IKEA, bo mamy do wykorzystania bony w IKEA. Tak, my jesteśmy już po zakupach i nawet nic Wam nie nagrywałam w trakcie tych zakupów, bo było tyle ludzi, że mamy dość, nie? No. Katastrofa. Więc wstąpiliśmy jeszcze tylko w drodze powrotnej do Maka. Na lody. I ja biorę najlepsze połączenie, czyli ciastko jabłkowe, to na ciepło, z zwykłym lodem waniliowym z polewą czekoladową. Bo smakuje jak taka właśnie szarlotka na ciepło z lodem. To jest najlepsze połączenie. Tylko trzeba najpierw ujeść trochę loda. Cynamonowe. Jak ci kapło? Gdzie? Nie wiem. Nie. No to zaraz się wyleje tutaj. Ogólnie wszędzie jest tyle ludzi. To jest jakaś paranoja. Byliśmy w tym showroomie Lektusa. W sumie on jest od razu przy samej Silesii, ale nie wiedzieliśmy, więc zaparkowaliśmy pod samym Lektusem. I trzeba było potem objechać po prostu Silesię dookoła, żeby wrócić na parking Silesii. Ile nam to zajęło? Z 40 minut? Ponad. Ponad 40 minut. Katastrofa. Wszędzie jest po prostu tyle ludzi, że nie dałam rady Wam nawet nic nagrać na tych zakupach, ale
Zaraz jak zjemy i wrócę do domu, to nagram wam taki mały haul, pokażę co udało nam się kupić i może zapakujemy sobie paczkę, niespodziankę. Tak jest, my już w domu i zaraz rozpakujemy stolik. Te dwa już są tutaj mega zniszczone. Głównie przez to, że nasz odkurzacz, ten robot sprzątający, tutaj pozdzierał nam całą farbę z tych nóżek. No i tu kiedyś jeszcze Pascalowi spadł ten stolik. Więc są troszeczkę zniszczone. Oprócz tego tutaj cały czas świeci nam słońce w ciągu dnia i strasznie mocno widać kurz. Dosłownie możecie przetrzeć i po pół godzinie jest nadal to samo. Dlatego myślę, że ten jaśniejszy będzie lepszym pomysłem, ale zaraz się okaże, jak to będzie wyglądało. Friends will come, friends will go. They all seem to change while I'm still the same. 'Cause I just can't let go. And there's no one to blame. It's just the way it is. Like stone. Witam się z wami kolejnego dnia. Jak zdążyliście zauważyć, jest znowu jasno, dlatego że wczoraj jak wróciliśmy do domu, no to zdążyłam tylko ogarnąć nasz nowy stolik, po czym posprzątałam jeszcze mieszkanie i po prostu padłam po tych zakupach, więc zasnęłam praktycznie od razu i nie zdążyłam nagrać wam tego, co kupiłam. Ale w sumie to się nawet dobrze składa, ponieważ zorientowałam się, że brakuje mi jeszcze pudełka do wysyłki na ten prezent. Więc teraz pokażę wam, co udało nam się wczoraj kupić, a później pojedziemy sobie jeszcze wybrać pudełko. I tak może zaczniemy sobie od tych rzeczy, które są dla nas, a skończymy na tych do paczki. I tutaj wczoraj w Mango upolowałam sobie bardzo fajne okulary przeciwsłoneczne. Taka panterka troszeczkę. I prezentują się one tak. Myślę, że całkiem fajnie. Ja lubię właśnie ten kształt okularów. A oprócz tego brakowało mi właśnie takich z taką brązową poświatą. Więc fajny model, a one kosztowały... Tutaj była przecena. Wcześniej 89,99, a teraz 59,99, więc myślę, że całkiem spoko. Więc mamy okularki. Później udało mi się dorwać jeszcze takie mega fajne kolczyki. Super się prezentują. I one też... Tak? Tak, to też jest Mango. To też jest Mango i tutaj też była przecena z 70 zł na 46,19. I może wam pokażę, jak one się prezentują, bo tutaj na tym kartoniku to nie wygląda tak super, jak mi się uda założyć teraz tutaj. Ale jak je założymy, to naprawdę wygląda to ekstra. Tylko pytanie, czy trafię. Ja mam ogólnie problem z kolczykami, bardzo rzadko w nich chodzę. Dlatego, że od razu mi puchną uszy, ale te wczoraj... O, jest! Nie mogłam się powstrzymać wczoraj, bo naprawdę fajnie to wygląda. O. Co myślicie? Mi się bardzo podoba. One właśnie są takie na wpół matowe, na wpół błyszczące. Jest to złoto? Myślę, że do jakiejś sukienki, do jakiejś koszuli fajnie będzie wyglądać. Kolczyki mamy za sobą, no to jak jeszcze jesteśmy przy biżuterii, tutaj już mam tylko pudełeczko i torebkę, bo pierścionek mam już na sobie i wczoraj dostałam od Pascala jeszcze pierścionek taki do tego zaręczynowego właśnie, coś w tym stylu. I on się przepięknie prezentuje. Idealnie pasuje odcieniem złota tutaj właśnie do tego pierścionka zaręczynowego. I jak na razie będę nosić tak, a w przyszłości po prostu przełożę go na tą drugą rękę. Dobra, co my tu mamy dalej?
Tutaj są w sumie jeszcze dwie rzeczy od Pascala, ale może akurat Was to też zainteresuje. Pascal kupił sobie bluzę w Primarku. Taką o. Z tyłu z takim napisem. I ona, słuchajcie, kosztowała 30 zł. 30 zł, więc naprawdę fajna cena. Taka po domu będzie idealna. Tak, i jeszcze w Van Graaffie, z tego co widzę, to mamy... A, jeszcze jest jedna moja rzecz, okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze Pascala koszulkę i ona też kosztowała 99,95. Taka Carcani. Ona ma taki bardzo mięsisty, gruby ten materiał. Właśnie ostatnio jak kupujemy takie jakieś t-shirty, takie koszuleczki, no to zawsze staram się znaleźć taki materiał, żeby był grubszy, żeby po paru praniach to się tak nie niszczyło, a te z Carcani, Pascal już ma chyba 6. albo 7. taką koszulkę i one naprawdę fajnie się sprawdzają. I w Primarnie, w Van Graaffie dorwałam sobie jeszcze czapkę z Daszkiem. Ja ogólnie rzadko chodziłam kiedyś w takich czapkach, ale ta mi się mega spodobała. Ten kolor w ogóle jest uroczy, ona jest taka granatowa i ma tutaj tylko ładne takie wyszyte czerwono-białe logo. I ona, słuchajcie, była przeceniona z 230 na 119, więc też całkiem fajnie. Zobaczymy, jak to teraz z tymi moimi włosami, ale ogólnie coś takiego. Mi się podoba, ja jestem zachwycona tą czapeczką i ona ma taki bardzo cieniutki ten materiał, więc nie uwiera nigdzie, nie jest taka sztywna. Bardzo przyjemnie się ją nosi. Tak, czapa. No i co? To będzie chyba na tyle z naszych zakupów. I teraz pokażę Wam, co kupiłam dla jednego z Was. I może zaczniemy sobie. O! Tutaj mamy takie pudełeczko. To jest komplet ręczniczków do twarzy na każdy dzień tygodnia i ja sama z nich korzystam. To jest super sprawa, jeśli macie taką problematyczną cerę i bardzo łatwo złapać Wam jakieś po prostu pryszcze, nie pryszcze, jeśli wycieracie się po prostu zwykłym ręcznikiem, to jest w ogóle super opcja. Tutaj jest każdy ręczniczek na każdy dzień tygodnia, one się różnią od siebie kolorami, tutaj nawet jest wypisane na tym pudełeczku wszystko. I te ręczniczki kupiłam chyba w Action. I ja właśnie sama też z nich korzystam. One są świetne, wystarczy je wyprać w wysokiej temperaturze i codziennie używamy sobie jednego ręczniczka przy myciu buzi, przy demakijażu. Super sprawa. Kolejna rzecz to są kule do kąpieli, takie donaty. Ja niestety nie mam wanny, ale mam nadzieję, że ktoś z Was będzie mógł sobie skorzystać. No jeśli nie w domu, to gdzieś na jakimś wyjeździe. Ja też zawsze jak szukamy hotelu, to szukam hotelu tak, żeby miał wannę, żebym mogła się zrelaksować. Więc to też jest super sprawa, to też leci do Was. Oprócz tego kupiłam jeszcze komplet takich gąbeczek do makijażu. One są z Primarka, ale są super jakościowo. Ja używam ich od jakiegoś pół roku i mam takie większe opakowanie i te małe w szczególności fajnie sprawdzają mi się tutaj pod oczami albo przy nosie, żeby zblendować fajnie podkład. Naprawdę te są ekstra, więc to też leci do Was. I tutaj mamy jeszcze świecę i ona jest o zapachu eukaliptusa. Też super pachnie i to jest taka dosyć duża pojemność. Bo tutaj mamy 340. Aż żałuję, że sobie nie wzięłam. Chyba będę musiała sobie też dokupić, bo naprawdę pięknie pachnie. Więc ta świeca też leci do Was. I kolejne zakupy do paczki zrobiłam w The Body Shop. I tutaj mamy po pierwsze rękawice takie peelingujące i te rękawice też właśnie mam. Jeśli macie kłopot z taką truskawkową skórą po goleniu nóg albo ogólnie z taką suchością, szczególnie na łydkach,
to jest w ogóle ekstra sprawa. Bez żadnych peelingów, niczego takiego, wystarczy zwykły żel pod prysznic, a najlepiej jeszcze coś takiego bardziej oleistego. No i szorujecie tymi rękawicami. One szybko wysychają, a dają naprawdę ekstra efekt, więc to też leci do Was. I w The Body Shopie wzięłam jeszcze zestaw mojego ulubionego zapachu. Tutaj mamy mydełko. Ono jest właśnie takie pomarańczowo-mandarynkowe. Z tej samej kolekcji mamy jeszcze żel pod prysznic. I on też przepięknie pachnie. I z tej samej kolekcji mamy jeszcze masło do ciała, też o tym samym zapachu. Więc te wszystkie rzeczy lecą do Was. Ta kolekcja z The Body Shop, rękawiczki z The Body Shop i cała reszta rzeczy tutaj razem ze świecą. Muszę tylko to ładnie zapakować, kupić Wam jakieś super pudełko. No i zaraz tutaj wrzucam Wam losowanie. I przechodzimy teraz do chyba najważniejszej części tego filmu, czyli do losowania zwycięskiego komentarza. Klikamy sobie start. I mamy już zwycięzcę. Bardzo się cieszę, bardzo gratuluję i bardzo proszę, odezwij się do mnie w komentarzu bądź najlepiej w prywatnej wiadomości na moim Instagramie, którego nazwę zostawiam Wam w opisie filmu. Czekam na kontakt i będziemy wysyłać paczuchę. Gratulacje! Wychodzimy. Jadę po paczkę, w sensie po pudełko. Muszę odebrać jeszcze paczkę z paczkomatu i dodatkowo wstąpić do Action, bo widziałam fajny pomysł na świecę i na taką miseczkę dekoracyjną do domu. I mam nadzieję, że uda mi się kupić tą samoschnącą glinę i zrobić coś podobnego. Zobaczymy. Jest zawsze bardzo duży wybór tych pudełek i muszę coś ładnego znaleźć, ale nie wiem, na co się zdecydować. Coś, żeby nam się wszystko zmieściło, ale żeby też się to pudełko nie zniszczyło później w transporcie. Tak chodzę i patrzę i myślę, że to by było fajne, bo może być praktyczne też na później, z takim magnesem. Takie nawet dosyć spore. Mam nadzieję, że nie zniszczy nam się podczas drogi do Was, ale chyba weźmiemy sobie to, bo wydaje mi się, że tutaj nam się wszystko powinno ładnie zmieścić. Udało mi się kupić pudełeczko, tak jak widzieliście, całkiem pojemne. Myślę, że ładne i praktyczne. Można później sobie jeszcze je do czegoś wykorzystać, bo jest na magnes. I mam zamiar tutaj wpakować trochę takiego szarego papieru, żeby się te rzeczy nie zniszczyły i żeby wszystko nie latało w tej paczce. I dodatkowo udało mi się jeszcze dorwać dla Was taką paczkę pomadek od Chupa Chupsa. Więc też fajna sprawa, wypróbujecie sobie. Okej, więc myślę, że spakujemy sobie najpierw świeczkę, bo to jest najważniejsze. Żeby nam się nie stłukła, bo ona jest w szkle. Myślę, że tak będzie ok. I pierwsza rzecz ląduje do środka. Siedzi. W ogóle mega się cieszę, że zrobiłam ten konkurs i że pakuję tą paczkę, bo fajna jest taka właśnie taki kontakt z Wami,
Fajne jest to, że mogę się z Wami czymś podzielić, zrobić dla Was prezent w podziękowaniu za to, że subskrybujecie, że oglądacie moje filmy, że komentujecie, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. No i od razu jakoś tak fajniej się nagrywa te filmy i jest większa motywacja do tego. I tutaj będę Wam już wkładać kolejne rzeczy. Myślę, że to nie powinno się zniszczyć. Mydełko tak samo. Tutaj dołożymy jeszcze te pomadki. Masełko. Rękawiczki. Beauty blendery. I na wierzch damy jeszcze te ręczniczki. Haha, bym zapomniała. Jeszcze kule. Kurczę, zmieści mi się to? Na styk. Dobra. Czyli w ten sposób. Paczka jest już gotowa i czeka na zabezpieczenie i wysyłkę do jednego z Was. Wy już wiecie, kto jest zwycięzcą w tym rozdaniu, więc bardzo proszę Cię, żebyś odezwała się do mnie w komentarzu albo bezpośrednio tutaj na moim Instagramie. Instagrama zostawiam Wam tutaj na dole filmu. I czekam na wiadomość z adresem, na który mamy wysłać tą paczuchę. Ja chciałabym przyszłościowo w ogóle organizować więcej takich rozdań co jakiś czas. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś wreszcie dotrzeć do tego 1000 subskrypcji. Bardzo by mi na tym zależało, bardzo bym się cieszyła, gdyby to udało się zrobić gdzieś jeszcze do połowy przyszłego roku. Byłoby bardzo fajnie i myślę, że wtedy zrobilibyśmy jakieś takie większe rozdanie. No ale to zobaczymy, co nam czas przyniesie. Jak na razie bardzo Wam dziękuję za wzięcie udziału w tym rozdaniu, za podzielenie się ze mną w komentarzach Waszymi wspomnieniami z Świąt Bożego Narodzenia. I co pozostaje mi jeszcze powiedzieć? Zostawcie subskrypcję na moim kanale, łapkę w górę, no i komentujcie, bo jak widzicie, warto. Takich rozdań, tak jak mówiłam wcześniej, będzie więcej, więc zapraszam Was gorąco do obserwowania, kiedy będziemy mieli jakiś kolejny konkursik. W ogóle to całkiem zapomniałam Wam pokazać, że jest z nami już nasz nowy fotel w przedpokoju. I bardzo mi się podoba, jak to się tutaj prezentuje z tą właśnie konsolą. Myślę, że fajnie. On też jest z Lektusa, tak jak wspominałam, i my dostaliśmy go w prezencie od Pascala rodzinki właśnie na święta. To jest taki, ten materiał jest taki trochę jak taki baranek, ale bardzo przyjemny i muszę Wam powiedzieć, że jest też mega, mega wygodny. Ja będę się z Wami, kochani, powoli tutaj żegnać jeszcze wśród tej świątecznej scenerii. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za wzięcie udziału w tym ostatnim rozdaniu. No i co? Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, że będą kolejne rozdania, podwoi nam się ilość subskrybentów i tak dalej, i tak dalej. To by było takie moje małe życzenie na przyszły rok, więc mam nadzieję, że się spełni, a my widzimy się, myślę, już w nowym roku. Do zobaczenia!